co może nas troszeczkę zgasiło, czasem zasmuciło, też warto za to dziękować. Mało tego, nasz przewodnik duchowy, ksiądz Tomasz Mieliński, który jest taki sam dzisiaj nie ma, bo pojechał już na kolekcję, głosiłem kolekcję w Koszalinie, mówi, że myśmy dziękowali już za to, czego jeszcze nie dostaliśmy. Za to, czego nie wiemy, za to, co nas czeka. Więc zachęcamy też do tego, żebyście podziękowali już za jutro, za przyszły tydzień, za przyszły rok, za to, co was czeka, za to, co nas czeka. My też będziemy dziękowali także za przyszłość. Warto również podziękować już za owoce tych rekolekcji, które obecnie przeżywacie, za posługę księdza rekolekcjonista, a także wszystkich kapłanów. Dziękujcie za to, co jest w waszych sercach, co wam teraz odpowiada, umysł, co wam odpowiada serce. Czy to będzie podziękowanie małego dziecka, czy podziękowanie dorosłego mężczyzny, pan traktuje to podziękowanie jednakowo. Liczy się intencja w sercu, także zbudźcie sobie teraz intencję dziękczynienia, dziękczynienia i uwielbienia Pana. Dziękujmy za to, co nas spotkało, ale także to, co nas czeka, wierząc, że wszystko jest dla naszego dobra przygotowane. Panie, dziękuję Ci teraz i tutaj za tych ludzi, za was, za nas wszystkich, których tutaj zgromadziłeś, za to, że masz szczególny plan dla nas i właśnie go raz realizujesz. Dziękuję Ci, Panie.
Modlę się o talenty, które nam dajesz. Dziękuję Ci, Panie, za każdego tutaj personalnie. Dziękuję Ci za jego życie. Dziękuję Ci za to, co było, za to, co jest, za to, co będzie. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich tych, których nie mamy wśród nas, a których nosimy w sercu. Dziękuję Ci, Panie, że pozwalasz mówić do siebie po imieniu, że pozwalasz nam dzisiaj w szczególny sposób, być może pierwszy w życiu, oby nie ostatni, być z Tobą tak bardzo blisko. I nieważne, czy jestem mężczyzną, czy kobietą, czy jestem małym dzieckiem, czy dorosłym, wykształtowanym człowiekiem. Dziękuję Ci, Panie, za to, jaki jestem, bo jestem na wzór Twoje podobieństwo. Thank you.
Możecie prosić o wszystko. Thank you.
Dlatego proszę Was, żebyście wysłuchali tego z otwartym sercem. Jak już wiecie, mam na imię Magda, mam 24 lata i jestem bardzo szczęśliwą osobą, ale nie zawsze tak było. Dziś w szczególności chcę Wam opowiedzieć o mnie i moim narzeczonym Piotrze, który siedzi tutaj za sterem. Możesz pomachać. Wszyscy wiedzieli. Ale zanim opowiem Wam o nas, muszę opowiedzieć troszeczkę o naszych losach sprzed spotkania. Moje dzieciństwo, moje młodzieńcze lata nie były wypełnione szczęściem. W moim życiu było bardzo dużo bólu, bardzo dużo gniewu, niecierpliwości i złości do Pana Boga za to, jak wygląda moje życie. Za to, że dał mnie do takiej rodziny, w jakiej byłam. Dał mnie do rodziny, w której nie było miłości, w której nie widziałam rodziców szczęśliwych razem ze sobą. Nie widziałam rodziców, którzy się przytulają, mówią do siebie kocham. A jeżeli to robili, to było to dla mnie bardzo fałszywe. I nie widziałam w tym prawdy. Mój tata był alkoholikiem. Był, bo nie żyje. Już od dobrych paru lat. I nie umilał nam czasu. Z mamą bardzo dużo przeszliśmy. Znęcania się psychicznego i znęcania fizycznego. To był bardzo trudny dla mnie czas i nie rozumiałam Pana Boga, dlaczego takiego ojca mi dał, za co, za jakie grzechy. Na szczęście w pewnym momencie swojego życia zrozumiałam, że to cierpienie nie musi iść na darmo i że to cierpienie ma coś dobrego w sobie, mimo wszystko. Ale najważniejsze było to, dla mnie, że Pan Jezus przyszedł do mnie w dobrych osobach. W osobach, które spotkałam, które uświadomiły mi, że jest coś ponad wszystko, ponad ten świat, ponad to życie. Że jest Pan Bóg, który się troszczy o mnie i że mnie bardzo kocha. To dzięki właśnie Jezusowi, Jego miłości do mnie, przebaczyłam swojemu tacie, i zaczęłam nowe życie. Narodziłam się na nowo. Pełne radości życie i nadziei. Jeśli chodzi o mojego narzeczonego Piotra, to powiem krócej. Dlatego, że w sumie to on powinien o sobie mówić. Piotr w swoim dzieciństwie bardzo przeszedł wiele. Bardzo dużo się cierpiał. Bardzo dużo mu cierpienia fizycznego, był bardzo chory. W sumie można powiedzieć, że miał zmarnowane dzieciństwo, bo spędził je w szpitalach. Nie mógł bawić się z kolegami na podwórku, nie mógł uczestniczyć w szkole na lekcjach. Był bardzo nieszczęśliwy przez to. I spotkaliśmy się. Takie dwa osiołki spotkały się. Dwie osoby, które bardzo były poranione, które niosły ze sobą bagaż doświadczeń mimo młodych lat, które już myślały, że wiedzą wszystko o życiu i które ogólnie miały miłość w nosie, które w sumie nie chciały tej miłości. Ja się bardzo bałam miłości. Piotr zresztą też. Baliśmy się zaangażowania, baliśmy się odpowiedzialności, ale stało się. Zakochaliśmy się w sobie. W sumie spotkaliśmy się właśnie w akademickiej grupie ewangelizacyjnej. I kiedy chodziliśmy ze sobą,
To dopiero się zaczął mój koszmar. I jego też. Wszelkie trudności, wszelkie cierpienia, niedomówienia, krzyki, płacze, wszystko to, co ciągnęło się za naszymi plecami z dzieciństwa, pieczętowało się w naszym związku. Wszystko to, co nasi rodzice czynili w swoich małżeństwach, my przynosiliśmy do naszego związku. Było straszny czas dla niego i dla mnie, bo bardzo dużo się nacierpieliśmy i w sumie myśleliśmy, że nic z tego nie wyjdzie. Chociaż w głębi serca oboje czuliśmy, że to jest to. Ale to cierpienie, to ranienie się było niemożliwe, było nie do zniesienia. Ja w pewnym momencie postanowiłam, że ja się zmienię. Że ja się zmienię, tak. I dusiłam wszystko to w swoim sercu, co się działo, a co mi przeszkadzało. Z czym nie miałam się dogodzić, ale stwierdziłam, że będę milczeć. I nic nie będę mówić, będzie między nami cudownie. No i rzeczywiście poprawiła się relacja między nami, ale na krótko. A przede wszystkim ja zapłaciłam za to bardzo wysoką cenę. Bo z moim zdrowiem psychicznym już nie do końca było dobrze. Byłam bardzo smutna, przygnębiona i ogólnie nie chciało mi się nic. I wtedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, gdzie tak naprawdę jest Jezus w naszym życiu. Przecież spotkaliśmy się w akademickiej grupie ewangelizacyjnej, która na pierwszym miejscu stawia Jezusa. A czy my stawiamy Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu? Jest bardzo ciężkie, kiedy się tutaj ma tą osobę nie uwielbić. Ale ta miłość do tej drugiej osoby i zdaliśmy sobie z tego sprawę, jest piękniejsza, jest pełniejsza, kiedy jest przepełniona miłością do Jezusa i kiedy Pan Jezus jest pierwszy w związku. To jest niesamowite, co Jezus potrafi czynić. Przemienił nasze serca. Ja siebie sama nie potrafiłam zmienić, ale On powolutku, pomalutku wyciszył mnie. Dał mi więcej cierpliwości. Piotr Siodry dał nadmiar cierpliwości do mnie, za co jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna. Pan Jezus uczynił naszą miłość piękną i czystą, radosną. Dziś mogę szczerze powiedzieć, że cieszymy się z tego, że jesteśmy razem, że jesteśmy na drodze do małżeństwa. Ale powiem Wam jeszcze, moi drogi Panie, co ja sobie przed oświadczynami myślałam. Jak zastanawiałam się, wiedziałam, że nastąpi prędzej czy później ten moment. Albo ogólnie odejdzie, albo no się oświadczy, to jest logiczne. I tak zastanawiałam się, czy to jest ten mężczyzna. Ale kiedy sobie myślałam, czy chciałam, żeby ten mężczyzna był ojcem moich dzieci, to padła tylko jedna odpowiedź, tak. Czy ten mężczyzna jest odpowiedzialny? Padła tylko jedna odpowiedź, tak. A najważniejsze pytanie, jakie sobie zadałam, to to, czy Pan Bóg jest w jego życiu na pierwszym miejscu i czy boi się Boga. Odpowiedź padła tak. Sprawę, że bardzo chcę, aby ten mężczyzna towarzyszył mi w życiu. I dziękuję Panu Bogu za to, że nas połączył, za to, że połączył nas tak cudownie, że tak siebie rozumiemy, że tak możemy sobie porozmawiać o wszystkim i o niczym, że napełnia nasze serca miłością, ale że przede wszystkim ciągniemy razem w wóz i że wiemy, kto jest tak naprawdę najważniejszy w naszym związku. To jest osoba Jezusa Chrystusa. Dziękuję Panu Bogu za tę relację. Moje relacje nie zawsze były z innymi ludźmi otwarte. Często wpędzały mnie w grzech.
obecnej narzeczonej jest cudowna i dziękuję Panu Bogu za chwałę Panu.